Cześć wszystkim, moi drodzy! Dzisiaj podejdziemy do tematu blind testu zupełnie inaczej, ponieważ przed wami wystąpi Splendor. Cóż to oznacza, że dzisiaj sięgniemy naprawdę wyżyn, ponieważ dotkniemy temat, którym gdzieś tam bardzo blisko jest związany ojciec Tadeusz Rydzyk, ponieważ jest on fundatorem, inicjatorem właśnie sklepu wysyłkowego internetowego o enigmatycznej nazwie Splendor24. Na naszym gronie redakcyjnym padło właśnie takie stwierdzenie, że może byśmy sprawdzili te produkty. Ja już je kupiłem. I już się dzisiaj mamy. Zatem dzisiaj sprawdzimy, jak to będzie wyglądało. Czy dobre, czy niedobre, czy warte, czy nie warte. Zobaczmy. Splendor 24. Ona nie lubi czery, a wyrwał ją szczery Jerry. I poszli pozbierać sery. Co może być sprzedawane w takim sklepie, jak sądzisz? Nie no, dewocjonalia głównie. To jest pierwsze moje skojarzenie. Może jakieś ornaty, pastorały? I to co spróbujesz? Suszone winogrono? Takie, no, coś bardziej w takie, owoce, oliwki. Tak, no takie właśnie mówię. Owocowe kwestie. Owocowo i na pewno zdrowe. No raczej lejsów nie kupimy. I pamiętajcie, moi drodzy, że testy na kanale są testami konsumenckimi. Każdy może z was zrobić, to jest tylko moja subiektywna ocena o danym produkcie. Dobra, pierwszy przed nami. Miód? Jaka, ale ty nie jesteś pewny? Bo tak trochę dżemem leci. To miód. Z dodatkiem. Czego? Aha, czyli miód. Strasznie słodki, ale dobry. Z maliną? Truskawka? Owoce leśne jakieś. To mi jest dodawana. Żurawina. Borówka czarna leśna. Borówka czarna jak sutanna księdza. Z borówką brusznicą. To nie byle co. Ja nawet taką nie znaju. Termin przydatności po otwarciu zużyć w ciągu 14 dni? Czemu tak szybko? Przecież miód się nie psuje. Słyszałeś kiedyś o tym miodzie? Co znaleźli w Mezopotamii chyba. Miód 2000 lat przed naszą erą. I można dalej go jeść. Miód się nie psuje. Tak jak coś jeszcze. Uważaj. Na co? No, żebyś nie rozlał. A płynne? O, to już lepiej. Już! Tak. No, aromat, nie będę ukrywał, unosi się w nozdrzach i jest to zapach kawy. Jakaś taka dziwna. Mocno gorzkawo taka ziołowa. Nie ziołowa. Jak się na nim... Zbożowa. O to mi chodziło, a ja powiedziałem ziołowa. Zbożowa. Dobra ta kawa. Coś te takie produkty takie splendorowe się zrobiły. Kuria prowincjonalna. Ojców Franciszkanów, prowincji świętego Maksymiliana Kolbe. Ja mam szacunek do takich produktów, bo mam wrażenie, że one są tak robione z taką pieczołowitością, tak, starannością. Taką ortodoksyjnością. Tak. Ja też. I to absolutnie nie pizgamy, tylko mówimy całkowicie szczerze. Jeżeli to są rzeczy jeszcze właśnie z takimi tradycjami tworzenia, to już w ogóle jak taka kawa wygląda. Czyli po prostu kawę pomieszali z tym. Mam takie wrażenie, że trochę piję rzeczy babcinne. Takie smaki trochę przenikają pomiędzy mnie, że jakbym tu siedział ze swoją ukochaną babcią, to bym jadł serek wiejski. I do tego piłbym kawkę. Nie, fajne. Na razie miłe zaskoczenie. To fajne rzeczy. Dzięki. No, podobają mi się. Tam widzę, że coś się gotuje. Tak. Coś się gotuje. Drzwi. Zupka chińska. Ja pierdolę, to by była dobra. Prondo italiano. To jest nie postać płynna. Znowu miód? Tak. Zarąbisty. Ależ dobry. Wyważenie, nie naprawdę. Ależ, moi drodzy, otwierajcie serca na ten miód. Bardzo dobry. Super jest słodkość wyważona. On tak nie atakuje cię od razu. Co by go zrobiłem? Bardzo dobry miód. To jest miód. Najbardziej mi lipą. Lipą idzie. Wielokwiat to też może być. Ale nie to ciemne, to nie są ciemne miody. Faceliowy, no. Ciężko się facelię jest odgadnąć, ale jest pyszny. Koneser Hanejów. Powiem wam, że ten miód pszczeli z polskiej pasieki, to jest super. Pasieka fujarskich, jeżeli dobrze widzę. Kanapkę, serek, będzie mega, mega sztosik. I cena 21 zł za taką porcję, trochę dużo. Nie ukrywajmy, ale naprawdę jest. Kurde, pozostajemy w tematach słodkości. No przecież to, a jak wiara, znaczy jak Splendor może być gorzki?
O kurde, chipsy wjechały? To coś tutaj widzę tak ostro. To jest to? Tak. No i do buzi wkładasz. No jak, już papier. A cukierek? Cukierek. O Jezu, krowa. Mhm. Mm, ale słodny. Jest rozciągliwa? Nie, to nie mordokleja. Nie? Nie, a mordokleje lubię. Jak takie zalepiłem sobie paszczę, to nie wiedziałem, co się dzieje. Super. Powaga. Dobra krówka dla dzieci. Jako jeden cukierek w ciągu, nie wiem, tam dnia, dwóch dni. Okej, okay, można dać. No to nie jest dla mnie. To ostatnie miejsce, okay, bo jest za słodka. Ty! Łaskawy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu i pełen łask. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec Wasz. Zobaczcie, moi drodzy, to są krówki, jakieś kościelne krówki. No nie wiem, jak je mam inaczej nazwać, no ale no nie widziałem jeszcze nigdy, żeby pod opakowaniem, pod papierkiem były takie napisy. Kościelne krówki. To co, jakiegoś winka mszalnego? No, kiedyś miałem z tym dobre doświadczenie, to mówiłem. Ja pierdyle. To był hit. To były akurat zajęcia, gdzie przeciwko alkoholu. O używkach. O używkach, tak. Przyszły takie państwo o używkach i to było na plebanii właśnie. Bo moja szkoła była, jak chodziłem do katolickiej szkoły, tylko z nazwy tak de facto, a plebania była metr i tam po prostu wynajmowali salkę. No i poszliśmy do tej salki, ja poszedłem z kumplem, no ja wiedziałem, że na samej górze na tej plebanii znajduje się kapliczka. I mówię do mojego kolegi zalewy, chodź pójdziemy do góry i zobaczymy. No i on wiedział o tym, że tam są wina mszalne. I ja tak mówię, no chodź spróbujemy. I tak łyk, 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 łyk. I tak teraz patrzymy, połowy nie ma, tu zaraz trzeba jechać na lekcję. Chce się zejść na dół. Ja przychodzę na tą lekcję. Naczczo! Gówniarz, nie? Przychodzę i tak siadam i tak. Ojoj. Ojoj. Nie było to zamknięte? Nie. No przecież my jako ministranci to wiesz, wszystko wiedzieliśmy, nie? Ja tak siadam i tak. Ojoj. To grzech ciężki popełniłeś. Bardzo. I mówię teraz szczerze. Zapowiadałeś się z tego? Tak, ale dostałem drugie wino jako pokutę. Dobrze, zobaczmy teraz tu. A to się je? Nie. To jest herbatka. Mhm. Taka, jaka? No, ziołowa. Jak? Odkwaszająca. Aha. Dlatego, dla podsiadła. Przenika przeze mnie splendor. To już jest ostatni produkt. To już jest ostatni produkt. To już jest koniec. Ta piosenka mnie tak irytuje. No ale dobrze. Zobaczmy w takim razie, co mamy już na samym końcu. Miód z cynamonem. No. Jeszcze. Cytryna. Cytrus. Nie. Nie cytrus? Polski. Jabłko. Tak. Cynamon w pierwszej kolejności się wybija. Minimalnie tłumi smak miodu w pierwszej fazie. Im dalej wędruje, tym bardziej wybija się słodkość miodu. I na samym końcu jest ta właśnie charakterystyczna kwaskowość, moim zdaniem, która wychodzi z cytryny. Być może kwas z jabłka. Ten by bardzo dobrze wjeżdżał właśnie z jakimiś mięsami. No dobrze, no to co, usystematyzujemy teraz kolejność i zobaczymy się, moi drodzy, na podsumowaniu. Dobrze, ostatnie miejsce, moi drodzy, to odkwaszająca herbatka ekologiczna. Tak jak mówię, no ta kompozycja ziół nie zrobiła na mnie jakiegoś super wrażenia. Później mamy tą krówkę dla fanów krówek. Może być to pozycja bardzo dobra. Ja akurat aż tak za słodkimi nie przepadam, ale nie było to jakieś złe. Później mamy ex aequo, tak, to pamiętam. Ten miód z borówką brusznicą, która wpada trochę w klimaty malinowe. No i ta kawa, która fajnie, że jest robiona z taką, mam wrażenie, pieczołowitością i nie jest to jak z fabryki, czyli schodzi, jedźcie, czyli dałbym go bardziej tak. Później mamy miód z jabłkiem i cynamonem. I to już jest koniec? Nie, jeszcze jest jeden. A, no ten! Tak, tylko że ten miód w porównaniu do tego i do tego jest to miód, który gdzieś tam możecie poznać. On będzie może się bardziej wybijał smakiem i to, że jest taki bardzo dobry w swej istocie. Natomiast te dwa są bardzo oryginalnymi miodami i ja nie przypominam sobie, żebym jadł jakoś niedawno miód z cynamonem, czy miód z borówką brusznicą, czy w ogóle z jakimś owocem. Jest to połączenie, które można określić jako bardzo niestandardowe, co ultra doceniam. Zatem, moi drodzy, bardzo wam serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że podobał wam się taki film z niestandardowymi produktami z niestandardowego sklepu, bo chyba możemy tak powiedzieć. Pamiętajcie, że test smaku jest najbardziej subiektywną kwestią spośród wszystkich i jest to moja wewnętrzna ocena. Dajcie znać, czy spróbowaliście czegokolwiek ze sklepu, którego fundatorem jest ksiądz ojciec Tadeusz Rydzyk. Jeżeli tak, w sekcji komentarzy napiszcie, a my zobaczymy się w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego, moi drodzy, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć! No co, trzy miody wystąpiły na pierwszym miejscu.
a te trzy inne produkty, ale to już było. Teraz inna ważna kwestia, czyli subskrypcja. Tutaj na górze zasubskrybuj i zobacz filmy. Tu masz jeden, tu masz drugi i zobaczymy się już bardzo, bardzo niedługo. Kiedy? Śledź kanał na bieżąco. Do usłyszenia.